Otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Witam serdecznie wszystkich przybyłych członków Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Witam pana ministra Konrada Szymańskiego, ministra do spraw europejskich. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że komisja przyjęła porządek dzienny i przystąpimy do realizacji punktu pierwszego, czyli informacji o dokumentach Unii Europejskiej, w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag. Są to następujące dokumenty. W trybie artykułu 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, KOM 2022 246 248. Czy do wymienionych przeze mnie dokumentów państwo posłowie chcą zgłosić uwagi, czy też zgodnie z wnioskiem prezydium możemy przyjąć je bez rozpatrywania przez komisję? Sprzeciwu nie słyszę. Stwierdzam, że komisja postanowiła nie zgłaszać uwag do wymienionych powyżej dokumentów i na tym zamykam rozpatrywanie punktu pierwszego. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku. Rząd reprezentuje pan minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański. Bardzo proszę pana ministra o przedstawienie stanowiska i informacji. Dziękuję bardzo. Rada Europejska zbierze się w dniach 23-24 czerwca. Biorąc pod uwagę chronologię dokumentu, projektu konkluzji, który został już przekazany do stolic, zacznę od kilku słów komentarza do dyskusji o zasadach współpracy Unii Europejskiej z innymi europejskimi krajami, które nie należą do Unii Europejskiej. Wider Europe. To jest naturalna konsekwencja doświadczeń, które już zebraliśmy w związku z reakcją europejską i szerszą na wojnę, w związku z czym podstawy do tego, by bardziej formalizować, tworzyć formaty, które by ułatwiały koordynację, być może również podejmowanie decyzji między krajami Unii Europejskiej, a tymi, które do Unii nie należą, jest jak najbardziej zasadna. Natomiast Polska od początku pojawienia się tego pomysłu podkreśla, że ta inicjatywa w żaden sposób nie powinna zmierzać do tego, by zastępować proces sąsiedzki, czy tym bardziej proces rozszerzenia. Mamy tutaj liczne zapewnienia, że nie ma takiej intencji po stronie Francji, która jest jednym z głównych promotorów tej inicjatywy, znalezienia jakiejś formy stałej współpracy, nie tylko ad hoc z tymi nieunijnymi krajami europejskimi. Natomiast będziemy zwracać baczną uwagę na to, w jaki sposób inicjatywa ta będzie formułowana, bo będzie ona już formułowana przy udziale wszystkich państw członkowskich na podstawie tego pomysłu. Bez względu na te zapewnienia zwracamy uwagę na to, że dla każdego nowego formatu powinna być jasno wskazana wartość dodana. W przypadku Bałkanów Zachodnich mamy do czynienia z co prawda opóźniającym się, ale jednak procesem rozszerzenia. W przypadku wielu państw na wschód od Unii Europejskiej mamy w różnym stopniu zaawansowany proces stowarzyszenia, politykę sąsiedztwa, w związku z czym utworzenie takiego formatu, który dotyczyłby nie tylko tych grup państw Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego, ale również EFTY, również Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, musiałoby być oparte o bardzo jasną wartość dodaną takiego formatu. Co do zasady uważamy, że oczywiście koordynacja szersza niż unijna wobec najbardziej kluczowych wyzwań strategicznych jest konieczna. Więc co do zasady kierunkowo myślę, że myślimy podobnie. Na samym początku tego procesu zwracaliśmy uwagę na to, że nie jesteśmy gotowi do podejmowania tej dyskusji na poziomie Rady Europejskiej, bo to już jest jednak krok dość zaawansowany, bez wyraźnego postępu, jeśli chodzi o status kandydacki Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Dziś niemal wszystko,
Oczywiście musimy poczekać na wyniki Rady, ale niemal wszystko wskazuje na to, że ten wyraźny, historyczny postęp zostanie osiągnięty, więc tym bardziej nie ma większych przeszkód, aby rozmawiać na temat tej szerszej współpracy Unii z innymi europejskimi krajami, które do Unii nie należą. Drugim chronologicznie na pewno kluczowym tematem Rady Europejskiej będzie szeroko pojęta tematyka wojny przeciwko Ukrainie. Oczekujemy, że Rada Europejska przedstawi dalsze decyzje, które składają się na unijną odpowiedź na tą wojnę. Po pierwsze, oczywiście cały czas w mocy pozostają wszystkie przesłanki do utrzymania i rozwijania polityki sankcyjnej wobec Rosji. To nie tylko kwestia nowych inicjatyw sankcyjnych, ale również podjęcia środków na rzecz takiej implementacji dotychczas przyjętych sankcji, by uniemożliwiały one omijanie tego reżimu sankcyjnego. Wiemy, że w tej dziedzinie dzieje się wiele i Rada Europejska powinna zareagować na to w odpowiedni sposób. Druga sprawa to oczywiście wsparcie, każdego rodzaju wsparcie humanitarne, militarne. Tu też oczekujemy rozwijania zaangażowania Unii. To zaangażowanie Unii już jest. Mamy bezprecedensowe decyzje o przeznaczeniu 4 transz, każda po 500 mln euro z Europejskiego Instrumentu Pokoju. Natomiast oczywiście oczekujemy, aby to zaangażowanie we wsparcie militarne z poziomu Unii Europejskiej zostało utrzymane. Zasadniczo jest to sprawa, która leży na barkach państw członkowskich i widzimy tutaj również bardzo duże zróżnicowanie tego zaangażowania. I tak zróżnicowanie nominalne, które może być zrozumiałe z uwagi na różny potencjał państw, ale również zaangażowanie w jakiejkolwiek relacji do PKB, do wielkości państw, do wielkości budżetów obronnych. Ta sprawa też będzie przedstawiana przez polskiego premiera jako bardzo kluczowa i wymagająca działań możliwie najszybszych, ponieważ ta sprawa jest z całą pewnością najbardziej pilna. Kolejna sprawa to oczywiście kontynuacja dyskusji na temat odbudowy. Kontynuacja dyskusji i podjęcie decyzji, mamy nadzieję, dotyczącej pomocy makrofinansowej, która jest konieczna, by podtrzymać podstawowe funkcje państwa ukraińskiego w tym bardzo trudnym okresie. I oczywiście zasadniczy temat, czyli wsparcie polityczne. To wsparcie polityczne dzisiaj może wyrazić się przez po pierwsze uznanie perspektywy europejskiej Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Pierwszy raz mamy w pamięci przez wiele, wiele lat tak naprawdę wielokrotne próby realizacji tego postulatu politycznego. Dzisiaj jesteśmy bardzo blisko historycznego przełomu w tej sprawie. Konkluzje, wszystko na to wskazuje, uznają, potwierdzą europejską perspektywę tych krajów. Co więcej, oczekujemy, że Rada Europejska przyzna status kandydacki dla Ukrainy i dla Mołdawii. W przypadku Gruzji jest to bardziej warunkowe z uwagi na inną sytuację tego kraju. Uważamy, że w oparciu o opinie, które zostały przedstawione w nadzwyczajnie szybkim tempie, opinie w związku z wnioskami o członkostwo tych trzech wymienionych krajów, Rada Europejska ma pełne podstawy do tego, aby podjąć dobrze umotywowaną, dobrze osadzoną w realiach decyzję, która jednak musi być decyzją klarowną, decyzją jasną. Krótko mówiąc, oczekujemy przyznania statusu kandydackiego dla Ukrainy i Mołdawii i uznania europejskiej perspektywy dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Kolejny element to Bałkany Zachodnie. Będziemy mieli szczyt nieformalny rano poza agendą Rady Europejskiej i pewien ślad tych uzgodnień w konkluzjach. Polska oczywiście opowiada się za możliwie ambitnym językiem, jeżeli chodzi o zdynamizowanie procesu rozszerzenia, który w Bałkanach Zachodnich jest blokowany z różnych powodów w przypadku różnych państw. Przynosi to straty strategiczne dla Europy, nie tylko gospodarcze, ale i w zakresie bezpieczeństwa. Więc zdecydowanie popieramy rozwiązywanie, pokonywanie tych trudności. Jedną z trudności jest oczywiście sytuacja wewnętrzna w Bułgarii. Dzisiaj mamy do czynienia, nie wiem, być może już to miało miejsce, z głosowaniem wotum nieufności wobec niedawno powołanego rządu bułgarskiego. To niezwykle utrudnia pole manewru Sofii, jeżeli chodzi o odstąpienie od weta w sprawie postępu procesu akcesyjnego w przypadku Macedonii Północnej. Liczymy na to, że będzie to do pokonania, tak jak do pokonania okazało się porozumienie przywódców Bośni i Hercegowiny. Ostatnia sprawa to pierwsza formalna
reakcja Rady Europejskiej na raport końcowy konferencji o przyszłości Europy. Istotnym nowum jest dokument Sekretariatu Generalnego Rady, który, jak sądzę, trochę ustrukturyzowuje tą dyskusję na poziomie międzyrządowym. Dokument wskazuje na te inicjatywy, które są możliwe do zrealizowania na podstawie obowiązującego prawa, te inicjatywy, które wymagałyby przyjęcia prawa wtórnego i te inicjatywy, które by wymagały zmiany traktatów, czyli te, które są objęte tą najtrudniejszą ścieżką ewentualnej realizacji. Polska podkreśla to, co od samego początku: instytucje powinny trzymać się swoich własnych powierzonych kompetencji, powinny reagować zgodnie z własną rolą. Raport końcowy ani sama konferencja nie powinna być powodem do zmiany równowagi międzyinstytucjonalnej w Unii Europejskiej, w szczególności nie powinna prowadzić do źle umotywowanych prób zmiany traktatu tylko w obszarze międzyinstytucjonalnym. Polska nie odrzuca perspektywy zmiany traktatów jako co do zasady, natomiast powody rozpoczęcia takiego procesu musiały być zdecydowanie lepsze niż te, które przedstawia Parlament Europejski. To są wszystkie najważniejsze elementy zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję, panie ministrze. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do pana ministra? Nie widzę. Bardzo proszę, pan poseł Rosati, później pan poseł Zawiśle. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze, mam pytanie może bezpośrednio niewiążące się z posiedzeniem Rady Europejskiej, ale chyba w jakiś sposób ten temat na pewno będzie podniesiony. Chodzi o wizytę trzech liderów w Kijowie w ubiegłym tygodniu. Chciałem zapytać, czy przed tą wizytą premier Morawiecki, czy szerzej polski rząd, był jakby informowany czy konsultowany co do jakby programu, celów tej wizyty i czy po zakończeniu tej wizyty otrzymaliśmy jakiś briefing z tego, czy to była po prostu inicjatywa trzech liderów bez angażowania kogokolwiek innego? Jeżeli tak, to w takim razie prosiłbym o opinię, jaka jest pańską i premiera na temat tej wizyty i no, jakiś komentarz w ogóle do tego, bo to jest rzeczywiście sprawa, która budziła pewne tutaj emocje w różnych środowiskach, więc to jest jakby pierwsza sprawa. I druga sprawa, to wspominał pan o wysiłkach podejmowanych przez Unię w celu ograniczenia zjawiska unikania sankcji czy obchodzenia sankcji, uszczelniania tych sankcji. Czy są jakieś plany Unii Europejskiej, aby doprowadzić do tego, żeby Rosja nie mogła sprzedawać paliw kopalnych na takich rynkach jak Indie przede wszystkim? Chiny są prawdopodobnie poza zasięgiem, chociaż też chętnie bym wysłuchał opinii, czy jest jakaś próba dyplomatycznego kontaktu z Chinami, ale jeśli chodzi o Indie, czy w ogóle są podejmowane jakieś działania, żeby skłonić Hindusów do tego, żeby nie przerabiali tej ropy? Tym bardziej, że z tego co wiem, to ta ropa potem jest mieszana, prawda? Ona jest sprzedawana jako ropa zupełnie pochodząca z innych źródeł. Jest to jedna z głównych dziur w tym systemie sankcyjnym, który pozwala Rosji właściwie sprzedawać niemalże na poziomie paliwa, na poziomie sprzed konfliktu z Ukrainą, a po wyższych cenach. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Sławomir Zawiślek. Ja tak może troszeczkę nie w temacie, chociaż wszystkie komisje, które się odbywają, to w podstawowym kwestii poruszają nasze kontakty z Unią Europejską. Ja nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w trakcie jednej z komisji zadałem panu ministrowi pytanie, a później poprosiłem o odpowiedź na piśmie, której dzisiaj nie uzyskałem, jeżeli chodzi o relacje rządu polskiego z Unią Europejską w kontekście wsparcia na rzecz tutaj naszego zaangażowania w pomocy dla strony ukraińskiej. Chodziło mi też wtedy szczególnie o kwestie finansowe, jak to wygląda. No dzisiaj, do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi. Mam nadzieję, że sekretariat komisji dopilnuje, że taką odpowiedź pan minister, który mógł nie zostać poinformowany o tym, o moim wniosku, aczkolwiek go zgłaszałem na komisji, będzie tą wiedzę miał i taką odpowiedź uzyskam na piśmie. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Jeszcze pan poseł Jacek Czerniak.
Szanowni Państwo, Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące pakietu sankcji. Otóż mówił Pan o uszczelnieniu tego 6. pakietu, ale już mówi się o 7. pakiecie. Jakie informacje w tym zakresie mamy, bo mówi się o złocie między innymi, zablokowaniu. Czy mógłby Pan się podzielić taką informacją, jeżeli Pan posiada? Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo proszę, Panie Ministrze. Jeżeli chodzi o ostatnią wizytę 3 liderów europejskich w Kijowie, to oczywiście 4 w konsekwencji, tak, na końcu okazało się, że 4, chociaż pierwotnie ona była planowana w tym innym składzie, to jest konsekwencja dynamiki, która jest od samego początku wojny uruchamiana przez Polskę. Polska zachęcała do tego, żeby po pierwsze być jak najszybciej w Kijowie i jak najszybciej wyrażać jednoznaczne poparcie dla wszystkich działań politycznych i militarnych Ukrainy, która broni swojego terytorium, broni swojego kraju przed całkowicie bezprawnym atakiem, który, przy okazji którego łamane są wszystkie normy prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego we wszystkich możliwych obszarach. Więc oczywiście ta wizyta, do której doszło dość późno z punktu widzenia początku wojny, jest pozytywną zmianą, jeżeli chodzi o postrzeganie tego procesu przez liderów Niemiec, Francji, Włoch. W przypadku Rumunii nie mieliśmy wątpliwości, że działamy dokładnie w tej samej logice. W tym sensie należy ją ocenić pozytywnie, w szczególności, że wydaje się, że ta wizyta uruchomiła wewnętrzne zmiany, jeśli chodzi o postrzeganie problemu numer jeden tej Rady Europejskiej przynajmniej, czyli uznania europejskich aspiracji, perspektywy i przyznania formalnego statusu kandydackiego dla Ukrainy. Wcześniej było to wątpliwe, toczyliśmy bardzo długie, bardzo trudne rozmowy na ten temat i wydawało się, że Rada Europejska może być bardzo kryzysową radą pod tym względem, ponieważ jakikolwiek inny wynik tej Rady byłby w oczywisty sposób, w szczególności przez świat zewnętrzny, postrzegany jako niezdolność Unii Europejskiej do reakcji politycznej na miarę tego, czego jesteśmy świadkami. Oczywiście premier Morawiecki jest w permanentnym kontakcie z większością liderów europejskich, w szczególności w sprawie Ukrainy przez ostatnie miesiące, więc wokół tej wizyty były prowadzone rozmowy także co do jej znaczenia i jej konsekwencji. Dzisiaj widzimy część tych konsekwencji zupełnie gołym okiem, są one widoczne. Wydaje się, że nie powinniśmy być zaskakiwani na Radzie Europejskiej żadnymi dodatkowymi oczekiwaniami, jeżeli chodzi o tę sprawę, na której zależy nam najbardziej, czyli kwestii potwierdzenia statusu kandydackiego Ukrainy do Unii Europejskiej. Co do drugiego pytania, to pan poseł mógł nie otrzymać odpowiedzi na piśmie, ponieważ byłem przekonany, że otrzymał pan odpowiedź ustnie w trakcie tego posiedzenia. Ja pamiętam ten element tego posiedzenia. Zwróciłem wtedy uwagę, że wtedy, w tamtych warunkach, pierwszą inicjatywą, która wychodziłaby naprzeciw oczekiwaniom tych państw członkowskich, które przyjmują bardzo duże grupy uchodźców z Ukrainy, pierwszą tą inicjatywą była korekta budżetu rocznego. Ta sprawa się toczy zgodnie z procedurami korekty budżetu rocznego. Dzisiaj spodziewamy się kolejnej inicjatywy, jeśli chodzi o przekazanie, przekierowanie niewykorzystanych środków z polityki rozwoju. Tu również zwracamy uwagę na to, że wszystkie niewykorzystane środki z działu rozwój polityki rozwojowej Unii Europejskiej powinny być przekierowane na potrzeby państw członkowskich, które w nadzwyczajnej skali dzisiaj przyjmują uchodźców z Ukrainy. Więc jest to, myślę, że to jest najbardziej wymierny aspekt. Oczywiście nie wspominam o tym, co było przez nas zasadniczo krytykowane, czyli tej pierwotnej reakcji opartej tylko i wyłącznie o wprowadzenie pewnych elementów elastyczności i wewnętrznego przekazywania pieniędzy między różnymi działami już przydzielonymi państwom członkowskim, ponieważ Polska, podobnie jak Rumunia, podobnie jak Litwa, Łotwa, Estonia, miały dokładnie tą samą sytuację, że tych elastyczności w praktyce po prostu nie było, ponieważ wszystkie pieniądze, w szczególności z perspektywy 14-20, były po prostu już dawno wydane, a przynajmniej zakontraktowane, w związku z czym tamto rozwiązanie nie było adekwatne do potrzeb, w szczególności w pierwszej fazie tego problemu. Dzisiaj mamy rozwiązania dużo bardziej wymierne, ale muszą one przejść przez proces decyzyjny, co ma miejsce.
Jeśli chodzi o siódmy pakiet, myślę, że to jest za wcześnie, żeby rozpoczynać od razu dyskusję na temat siódmego pakietu. Na pewno jest tak, że Polska należy do tych krajów, które wskazują, że są jeszcze inne elementy, inne obszary, gdzie Komisja Europejska powinna zacząć przygotowywać instrumenty. Pamiętajmy, że tutaj nie chodzi o odnotowanie tylko polityczne, że nie chcemy czegoś, ale również o zbadanie instrumentarium prawnego, które by efektywnie mogło wpłynąć na ograniczenia w zakresie na przykład świadczenia usług. Więc z pewnością tak, my podkreślamy, że wszystkie powody, które stoją za polityką sankcyjną, w żadnym stopniu nie ustają, wręcz przeciwnie, się nasilają, w związku z czym są wszelkie podstawy polityczne do tego, żeby kontynuować i rozwijać politykę sankcyjną. Co do Chin i Indii, to oczywiście Unia Europejska nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na politykę handlową Chin i Indii. Natomiast w przypadku Chin mieliśmy w międzyczasie szczyt Unia Europejska-Chiny i on był zdominowany tematyką związaną z tym, w jaki sposób Chiny reagują na wojnę na Ukrainie i jak reagują na wysiłki Unii Europejskiej w zakresie powstrzymania przepływu pieniędzy do budżetu rosyjskiego. Myślę, że wszyscy mają całkowitą jasność, że ostentacyjne podawanie ręki systemowi finansowemu rosyjskiemu, czy w obszarze energii jest przez Unię Europejską postrzegane jako działanie wbrew interesom Europy. Myślę, że Chiny mają tego całkowitą świadomość. Natomiast myślę, że to jest wszystko, co Unia Europejska może w tej sprawie robić. Podobnie myślę, czynią też Stany Zjednoczone. Pamiętając jednakże, że i Stany, i Chiny, ale w szczególności Stany, mają swoje autonomiczne powody do utrzymywania istotnych napięć handlowych z Chinami. Bez względu na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestię omijania sankcji pasywnej bądź aktywnej pomocy tych dwóch potężnych krajów. Także tak, politycznie ta sprawa istnieje, ona jest skomunikowana, nikt nie ma wątpliwości, jakie są nasze oczekiwania. Z całą pewnością nie chcemy, żeby Unia Europejska płaciła coraz więcej za swoją całkowicie adekwatną, właściwą politykę sankcyjną i po to, by ktoś przy okazji się bogacił. To z całą pewnością jest, myślę, że w tej sprawie jest całkowita jasność. Natomiast środki bezpośredniego wpływu są niezwykle ograniczone, ponieważ mamy do czynienia z krajami, które są powiązane z Unią Europejską tylko w określonym wymiarze. Nie ma instrumentów bezpośredniego nacisku. To są instrumenty tylko i wyłącznie dialogu politycznego. Dziękuję bardzo, dziękuję panu ministrowi. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem chciałbym zaproponować następującą konkluzję. Stwierdzam, że komisja w trybie artykułu 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku przyjęła do wiadomości informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia takiej konkluzji? Nie widzę, zatem przyjmując tę konkluzję, zamykam rozpatrywanie punktu drugiego. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 7 ust. 4 ustawy wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 2011/83/UE w zakresie umów o usługi finansowe zawieranych na odległość oraz uchylającej dyrektywę 2002/65/WE. KOM 2022-204, wersja ostateczna i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP. Rząd reprezentuje pan Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo proszę pana prezesa o przedstawienie stanowiska. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko rządu do wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/83/UE w zakresie umów o usługi finansowe zawieranych na odległość oraz uchylającej dyrektywę 2002/65/WE. Dotychczasowa dyrektywa pełni rolę tzw. parasola ochronnego zabezpieczającego podstawowe interesy konsumentów nabywających na odległość usługi finansowe, które nie zostały kompleksowo uregulowane w prawie Unii Europejskiej. Proponowane zmiany zmierzają do unowocześnienia dotychczasowych rozwiązań i przystosowania ich do zmieniających się warunków funkcjonowania rynku.
Główne zmiany merytoryczne dotyczą m.in. uwzględnienia aspektów nieobecnych dotychczas w dyrektywie 2002/65/WE, na przykład związanych z komunikacją drogą elektroniczną czy też terminem przekazywania informacji, wzmocnienia prawa do odstąpienia od umowy poprzez rozwiązania dotyczące interfejsu elektronicznego, w tym tzw. przycisk umożliwiający odstąpienie od umowy oraz wprowadzenie przypomnienia o prawie do odstąpienia. Uczciwości w internecie, w tym możliwość kontaktu z osobą reprezentującą przedsiębiorcę oraz zakaz konfigurowania interfejsów internetowych w sposób, który może zaburzyć lub ograniczyć zdolność do podjęcia swobodnej, samodzielnej, ale również i świadomej decyzji. Także egzekwowania przepisów, w tym rozszerzenia przepisów dotyczących egzekwowania i nakładania sankcji, które obowiązują obecnie na mocy dyrektywy 2011/83/UE, na umowy o usługi finansowe zawierane na odległość. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie sprzeciwia się przeniesieniu przepisów dyrektywy o usługach finansowych zawieranych na odległość do dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów oraz popiera utrzymanie przepisów o usługach finansowych oferowanych na odległość jako siatki bezpieczeństwa dla usług nieuregulowanych w innych aktach prawa Unii Europejskiej. Rząd będzie popierał te rozwiązania, które w sposób rzeczywisty przyczynią się do zwiększenia poziomu ochrony konsumentów i nie zmniejszą przysługujących konsumentom praw w świetle już obowiązujących przepisów. W szczególności rząd będzie dążył do zapewnienia, aby przepisy dotyczące informacji przekazywanych konsumentowi umożliwiały mu przyswojenie kluczowych informacji dotyczących oferty i podjęcie świadomej decyzji co do wyboru odpowiedniego produktu. Rząd będzie zwracał szczególną uwagę na wymogi dotyczące interfejsów internetowych w zakresie przycisku umożliwiającego odstąpienie od umowy oraz wymogu, aby konfiguracja interfejsów nie zaburzała zdolności konsumenta do dokonania swobodnego, samodzielnego i świadomego wyboru. Należy bowiem podkreślić, że wraz z dostępnością coraz łatwiejszych sposobów na związanie się przez konsumenta umową, interfejs konsumentów wymaga, aby korzystanie z przysługujących im praw było co najmniej tak samo ułatwione, jak samo zawieranie umowy. Bardzo dziękuję za głos. Dziękuję panie prezesie. Sprawozdawcą do tego dokumentu jest pan poseł Jarosław Wałęsa. Bardzo proszę panie pośle o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący. No, ta regulacja przewiduje uproszczenie i unowocześnienie ram legislacyjnych poprzez uchylenie obowiązującej dyrektywy. Należy się z tym zgodzić i ja cieszę się, że polski rząd również się z tym zgadza i popiera te rozwiązania. Na tym mogę zakończyć, chociaż mam jedno pytanie. Jakie są koszty, jakie będą koszty początkowe i później stałe, bo chyba to jest najważniejsza kwestia w tym temacie. Dziękuję panie pośle. To dziękuję za przedstawienie sprawozdania i teraz właśnie otwieram dyskusję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę, więc pytanie już padło. Bardzo proszę panie prezesie. Bardzo dziękuję. Na chwilę obecną mamy wniosek legislacyjny, natomiast trudno stwierdzić, żeby te koszty były jakieś istotnie wysokie w przypadku tego typu usług. Pamiętajmy, że mówimy też o usługach transgranicznych, mówimy też o zmianach interfejsu, które de facto mają rozszerzyć możliwość korzystania z już przysługujących praw konsumentów, ograniczyć możliwość prowadzenia w konsumentów, bo natomiast one są co do zasady będą pokrywane w ramach już funkcjonujących zasobów przedsiębiorców. Stąd nie postrzegamy tych zmian prawnych jako niosących istotne koszty funkcjonowania przedsiębiorców świadczących tego typu usługi. Natomiast w świetle zapewnienia praw konsumentom to jest bez wątpienia zmiana na plus. Jeżeli mówimy nawet o kwestiach przycisków czy o interfejsach, to pamiętajmy, że przy okazji mamy możliwość do eliminowania tak zwanych dark patterns, czyli tych schematów w świecie cyfrowym, które mają zniekształcać decyzje konsumenckie. To jest bardzo ważny kierunek, natomiast on sam w sobie nie niesie na chwilę obecną jakichś istotnych kosztów na poziomie przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Nie widzę więcej zgłoszeń, więc chciałbym zaproponować następującą konkluzję. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 7 ust. 4 ustawy dokument o sygnaturze KOM 2022-204 wersja ostateczna i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP. Komisja podzieliła stanowisko rządu. Czy jest sprzeciw? Nie widzę. Zatem zamykam rozpatrywanie punktu trzeciego. Przechodzimy do punktu czwartego, czyli rozpatrzenia projektu planu pracy komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku.
Projekt planu pracy otrzymali Państwo posłowie mailem. Projekt znajduje się również na iPadzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ten plan pracy przedstawiony właśnie został, jest. Nie widzę zgłoszeń, zatem chciałbym zaproponować właśnie przyjęcie tego planu pracy. Sprzeciwu nie widzę. Stwierdzam, że komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. I na tym zamykam rozpatrywanie punktu 4. I tym samym stwierdzam, że porządek dzienny został wyczerpany. Protokół dzisiejszego posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie komisji, w Kancelarii Sejmu. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję Państwu posłom za aktywny udział i obecność pana prezesa, pana ministra Szymańskiego. Dziękuję bardzo.